tym, co było. Położna zostawiła w środku mi tampon, przez co mogłam umrzeć tak naprawdę. A państwo jeszcze mają do mnie pretensje po fakcie. Pani, rozumiem, że z tego powodu pani Żanet odwołała poród. Jeżeli pani jest niezadowolona, nie rozumiem, dlaczego pani podpisała umowę z naszym szpitalem. Boję się NFZ-u jeszcze bardziej niż państwa, ale... Ja do pacjentki. Rozumiem, że pani Żanet z tego powodu również zrezygnowała. W drodze do szpitala z Lajrą i z Kamilem, więc może też ich być słychać. Lajra też miała w sumie trochę zasnąć, ale chyba się nie wybiera na spanie. Jesteśmy w drodze do szpitala, ponieważ dzisiaj będę miała wizytę kwalifikacyjną do porodu, czyli taką wizytę, na której rozmawia się, pokazuje się kartę ciąży, swoje wyniki badań. I na tej podstawie lekarz stwierdza, lekarz ginekolog, którego zresztą mogę trafić przy porodzie, czy do tego szpitala się jakby nadaje, czy jest ok, czy mi po prostu mnie przyjmą, bo szpital ma drugi stopień referencyjności, więc jeżeli miałabym jakieś duże powikłania, coś byłoby nie tak, mogliby odmówić. Więc za chwilę ta wizyta. Jesteśmy też po basenie z Lajrą, dlatego mam też takie włosy troszkę mokre. Ale dzisiaj, zanim jeszcze dojedziemy do szpitala, chciałam Wam powiedzieć o tym, jaką miałam sytuację ze swoją położną. Ze swoją, ponieważ wybrałam, że w tym roku będę rodziła po prostu z położną dedykowaną, czyli że dopłacę sobie jeszcze. To jest koszt, no zależy, którą położną się wybierze, 1500-1900 zł w tym szpitalu. I po prostu macie położną dedykowaną, która jest tylko dla Was, nie jest tego dnia na dyżurze. Z taką położną trzeba umówić się dość sporo wcześniej, żeby po prostu mieć gwarancję, że będzie miała termin, że nie będzie miała innych pacjentek, albo żeby nie okazało się, że właśnie może mieć na przykład urlop w tym czasie. Bo wiele położnych, jak do nich się pisze czy dzwoni, okazuje się, że na przykład po prostu nie są wtedy dostępne. Ja tą położną sobie wybrałam jakiś czas temu. Jest to no bardzo chyba... Chciałam być bardzo słynna położna, jest to najsłynniejsza położna w Polsce, więc pewnie niektórzy z Was będą wiedzieli, o kim mówię, właściwie niektóre z Was, myślę, że bardziej mamy zainteresowane jakoś tematem porodów i w ogóle, które mają dzieci. Też czytałam książkę tej położnej, zaczęłam oglądać filmiki z nią, zaczęłam oglądać eventy z nią na YouTubie, już się bardzo nastawiłam, w ogóle uspokoiłam się kompletnie, jakby wzięłam ją do tej dedykacji i miałam to zaklepane, miałyśmy się spotkać w celu właśnie podpisania tej dedykacji już tak formalnie, kiedy będę po prostu w szpitalu podczas wizyt pakietowych, czyli takich u anestezjologa, u neonatologa przed porodem jeszcze kilka tygodni. No i słuchajcie, niestety dostałam chyba dwa dni temu, chyba tak mi się wydaje, że od momentu, kiedy to nagrywam. Tak, dwa dni temu dostałam od niej telefon, oddzwoniłam i okazało się, tu jest twoje memy. Okazało się, słuchajcie, że jej się pozmieniają plany urlopowe i ona jednak nie będzie moją położną. I powiem Wam, że jestem po prostu totalnie zawiedziona. Ja normalnie się poryczałam, strasznie się załamałam i tak dalej, bo jestem przerażona tym całym porodem, że Wam opowiadałam też, że mój poprzedni poród nie był wcale taki idealny. I dlatego zostały mi do porodu, no zostało mi po prostu mało czasu. W zeszłym roku w tym samym momencie mniej więcej ogarniałam sobie położną dedykowaną. Chciałam ogarnąć, w ogóle też w NFZ-cie jak dzwoniłam, nie miały w ogóle terminów. Zresztą teraz jest to samo, mam bardzo duży problem, żeby w ogóle zdobyć numery telefonów do tych położnych, bo na infolinii po prostu nikt nic nie wie, nikt nic nie może dać. Mówią, że do mnie zadzwonią, potem mieli do mnie zadzwonić koordynatorzy, nikt do mnie nie zadzwonił, mimo że przekazali do mnie kontakt. Nie ma infolinii takiej, żeby móc zadzwonić do koordynatorów. Na szczęście udało mi się wizytę tą kwalifikacyjną przełożyć na wcześniej i dzisiaj na nią jadę, więc przy okazji będę miała właśnie kontakt z tymi koordynatorami. Bardzo się martwię tym, czy uda mi się jakąkolwiek położną do tego porodu znaleźć jeszcze w tym terminie. Zobaczymy. Na razie od tamtej pory, odkąd tamta położna mnie wystawiła, dwie położne kolejne mi odmówiły po prostu. Nie miały urlopów, ale odmówiły ze względu na to, że miały po prostu już inne pacjentki na ten termin. Więc jadę, trochę się tym denerwuję. Jeżeli okaże się, że nie będę miała tej położnej, to no przyznam, że po prostu, nie wiem, zastanowię się nad tym, czy tam rodzić też po prostu. Myślę, że tak, bo nie mam za bardzo innej opcji, ale naprawdę jestem już po prostu mega wkurzona. Napisałam też tej położnej następnego dnia po prostu SMS-a, jak już to ochłonęłam, że
Jest mi bardzo przykro, że po prostu w taki sposób mnie potraktowała, że w takim razie chciałabym, żeby załatwiła mi zastępstwo, bo jednak zostawiła mnie na kilka tygodni przed porodem. Niestety tego SMS-a nie odpisała, po prostu nic. No szkoda, szkoda, bo po prostu w swojej książce i w ogóle w tych wszystkich filmach wydaje się taką bardzo empatyczną osobą, jednak potem okazuje się w realu, że mówi, mam urlop, do widzenia i przepraszam i nic więcej. I tak naprawdę ma gdzieś to, że nie mam innej położnej. Też jak zapytałam ją przez telefon jeszcze właśnie wcześniej o polecenie jakiejś innej położnej zamiast niej, powiedziała, że na mnie nie poleci nikogo, bo ona nie zna grafiku i muszę sobie sama posprawdzać. No więc jakby po prostu zostałam na lodzie. Jedziemy, za chwilę będę na wizycie. Położna zostawiła w środku mi tampon, przez co mogłam umrzeć tak naprawdę. A państwo jeszcze mają do mnie pretensje po fakcie. Proszę pani, rozumiem, że z tego powodu pani Żenet odwołała poród. Jeżeli pani jest niezadowolona, nie rozumiem, dlaczego pani podpisała umowę z naszym szpitalem. Boję się NFZ-u jeszcze bardziej niż państwa, ale... Przejść do pacjentki. Rozumiem, że pani Żenet z tego powodu również zrezygnowała. Jestem tak zdenerwowana, że po prostu nie mogę. Nic nie dam rady. Nigdy więcej po prostu ta moja noga nie powstanie oprócz po te pieniądze. Nigdy. Ola jest właśnie po rozmowie przez telefon z kobietą. Cały czas próbuje znaleźć... Z położną. Która przez telefon jej powiedziała, że w związku z tym, że nagrała film dotyczący Medicover na temat porodu, to żadna położna w Medicover nie będzie chciała z nią rodzić. Uwaga, dzisiaj Ola zapłaciła za poród w Medicover. 10 tysięcy. Już mam odpowiedź, dlaczego pani Żanet, bo ja już nie mam zamiaru ukrywać, kto jest kim i nazwisk tutaj, bo po prostu nie będę tego ukrywać. Pani Żanet Kalyta, czyli najsłynniejsza polska położna, odmówiła mi porodu pod pretekstem zmiany urlopu, bo tak naprawdę to nie o to chodzi, tylko po prostu w jakim ja jestem. Czyli ta Łucja Talma, która jest tam położną, bo się przedstawiła, powiedziała mi, po tym jak usłyszała moje nazwisko i po tym jak powiedziałam 10 sekund wcześniej, że Żanet zrezygnowała z porodu ze mną, powiedziała, że to ja jestem, i że ona wie o tym filmie i tak dalej. To było powiązanie w tej rozmowie, ona do tego nawiązała. Ona zapytała mnie o moje nazwisko w momencie, kiedy powiedziałam, że pani Żanet zrezygnowała z porodu ze mną. Rozumiesz? Więc to nie może być niepowiązane. To jest jakby powód tego. Dodatkowo, dlaczego to jest? Zaprawdę. Mamy nagrane część rozmowy z tą panią, bo no jakby część nie, no bo ja rozmawiałam po prostu na balkonie, więc jak wróciłam po prostu, no to mamy część rozmowy, natomiast ta położna mi po prostu powiedziała, że nagrałam film, w którym oczerniam szpital czy tam coś takiego i że nakłamałam w tym filmie. Nic, niczego nie nakłamałam. Ja jestem w ogóle w szoku, że można coś takiego zrobić, że ona wiedząc, że jestem w zaawansowanej ciąży, jest tak bezczelna w rozmowie ze mną. Jak ona zaczęła słuchać i mówić o tym filmie, ja powiedziałam, czy pani ze mnie kpi po prostu przez ten telefon, bo ja byłam w takim szoku, że w ogóle dlaczego ona mnie pyta o nazwisko, jak w ogóle może do mnie się w taki sposób odzywać? Do tego ja jestem pacjentem tego Medicover na co dzień, więc dla mnie to jest skandal. Jutro po prostu rano jedziemy po zwrot pieniędzy. Najgorsze jest to, że ja zapłaciłam 110 tysięcy i oczywiście te pieniądze i tak mi zwrócą, jeżeli tam nie urodzę w tym Medicover. Natomiast no, ja chcę rozwiązać umowę natychmiast. I tak samo za wizytę kwalifikacyjną do porodu, jeżeli się nie urodzi u nich, to nie zwracają tych pieniędzy, mają mi to zwrócić. No bo to w tej sytuacji, no to jakby ja po prostu sobie nie wyobrażam innej sytuacji. W życiu nie warto być szczerym, bo dostaniesz jeszcze... Mieliście rację, co panie niektórzy, bo niektórzy ostrzegali i pytali mnie, czy się nie boję rodzić drugiego dziecka po tym, że nagrałam ten film. Nikt by się nie spodziewał, ja raczej bym się spodziewał tego, że to będzie odwrotnie, że ludzie powiedzą, kurczę, no, że ktoś, na przykład pani Żanet, która jest właśnie tą szefową, że powie, no jak mogło tak być, ludzie zostaną ochrzanieni, a jest wręcz przeciwnie, czyli inaczej mówiąc, tam musi być to codziennością. Nie wiem, po prostu masakra. W sensie ja jestem po prostu tak roztrzęsiona, bo ja wiecie, jestem też zaskoczona po prostu tą rozmową. Dobrze, że ta pani się też przedstawiła, bo ja na nią też złożę skargę po prostu za to, jak się odzywa do pacjentów.
do klientów jednocześnie i oczywiście wystawię jej opinię też, bo dla mnie, bo ja oczywiście ja ją kojarzę, jak ona nawet wygląda, bo ona jest na stronie Medicoveru, ta położna. I no jestem w szoku, że w ogóle jestem w szoku, że ona w taki sposób się do kobiety ciężarnej odzywa, bo to dla mnie jest po prostu skandal. I właściwie to jestem mega tym rozczarowana, jestem mega też na siebie zła, że dzisiaj zapłaciłam za to wszystko, ale skąd miałam wiedzieć, że tak będzie. Jednocześnie jestem zadowolona, że dostałam numery do położnych i jakby od koordynatorki, która mi przekazała i powiedziała, że jeżeli chodzi o dedykację, to mam tam dzwonić, bo gdybym nie wykonała tego telefonu i jakoś inaczej, nie wiem, załatwiła te sprawy, to w tym momencie po prostu bym, no mogłoby się skończyć tak, żebym tam rodziła bez dedykowanej położnej, bo bym na przykład jej nie znalazła, bo one po prostu wszystkie tam wiedzą o tym, że to ja jestem i dlatego mi prawdopodobnie odmawiają, no bo tak to trochę wygląda, jak widać. I bym rodziła tam i jeszcze ja bym się bała, że się na mnie zemszczą po prostu. I żebym miała jakieś, no, znaczy no dowiedzieć to, że jest prorokowanie, tak? Tego nie ma, ale po prostu no w tej sytuacji to po prostu no po tym jak ta do ciebie się odzywała, to ja bym się akurat spodziewał. Wyobraź sobie to, jakbyśmy tam naprawdę rodzili i by do tego doszło? No, jak ona teraz była. No, tak. I na którą najlepiej już mi dwie kolejne odmówiły. Jeszcze zapytałam się przecież tej wczoraj jednej położnej SMS-em, czy mi kogoś poleci. Ona naprawdę nie mogę pani pomóc. Jakoś tak odpisywała tak dziwnie. I teraz to wszystko się składa w całość. W sensie tak jakby, no wiesz o co chodzi, że to wygląda po prostu tak, że na prostu wszystko to wiedzą. Już nie sądzę, że jest zmowa, że na infolinii mi nie chcą podać numerów, bo to już organizacja tego szpitala to już jest inna sprawa, że oni nic nie wiedzą i tak dalej, ale to... No jestem w szoku. Jestem w szoku i po prostu mimo jakiegoś tam standardu, który tam panuje i no to dla mnie to jest po prostu fałszywe, po prostu to są osoby, które tam pracują. I to no, wyszło po prostu z całej okazałości. Ja po prostu współczuję wszystkim, którzy będą tam rodzić, nawet jeśli będą zadowoleni, bo ja bym po prostu nie chciała rodzić z fałszywymi osobami. No, nie wiem, jak to powiedzieć, czy ty rozumiesz, o co mi chodzi i wy. Ale po prostu, nie wiem, mam nadzieję, że nigdy nie podejmiecie po prostu tej decyzji, nie będziecie tam rodzić, nigdy w życiu. Bo wyobraźcie sobie, że traficie na tamtą położną, która popełniła ten błąd, nie przeprosiła was za to, powiecie prawdę i jeszcze dostaniecie za to coś takiego w drugiej ciąży. No, to jest po prostu straszne. To jest straszne, ja też jej powiedziałam to przez ten telefon, że oni powinni mnie przeprosić za ten poród, a ona do mnie mówi, ja muszę kończyć coś tam. No rozłączyła się zresztą, to pewnie wam puścimy. Bo to, że są na mnie źli, teraz się na mnie wyżyli. A zobacz, jakie jest podejście. Obwiniają ciebie. Tak. Ja mam kurna przez nich traumę i jeszcze ja mam się czuć winna, że ja film nagrałam. Nie, to jest po prostu... Ja nie wierzę, że to się wydarzyło. Ja nie wierzę, że położna przez telefon robi mi taką scenę, która mnie nie zna. Tylko dlatego, że powiedziałam prawdę, że ktoś inny popełnił błąd i że wykonał chwyt, którego się w Polsce nie powinno wykonywać. Nigdzie się nie powinno wykonywać. Bo jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, lekarz bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnej prośby, pytania, niczego, bez informacji podszedł do mnie i nacisnął mi z całej siły na brzuch, co mnie cholernie bolało. Jak można coś takiego zrobić? I to jest lekarz Medicover. Położna Medicover zostawia wam tampona po zszywaniu na ponad dobę, którego przypadkiem z przekleństwem odkrywa inny. Nie, po prostu nie pamiętałam, czy dwie doby. Na dwie doby żaden lekarz nie widzi tego tampona, gdzie codziennie jest obchód i nikt mi tego nie wyjmuje. I to może doprowadzić do infekcji, to może doprowadzić do śmierci nawet. Po prostu mi to jest taka... Zresztą, a najgorsze wiesz co jest? Że to jest tak, że ja pójdę, co mam skargę na nią złożyć? W Medicover? Na nią? W sensie jakby to nawet nie działa, no nie? To ty jesteś winna przecież. To jest jakiś koszmar. Jeszcze jutro czeka mnie kolejny stres, bo ja wiem, co jutro będzie. Oni będą chcieli zwrócić tych pieniędzy. Zwrócą. Słuchajcie, jest kolejny dzień, jesteśmy już przed Medicover. Ja oczywiście jestem dzisiaj w lepszym stanie. Wczoraj przepłakałam cały wieczór. Natomiast no, dzisiaj właśnie idziemy po zwrot pieniędzy. Ja mam w ręku umowę, jakieś tam wszystkie faktury. Paragon też. Będzie też tutaj była taka wizyta kwalifikacyjna. Mówiłam wam na poprzednim filmie, więc będę oczekiwała też za to zwrotu. Zobaczymy też, jaka będzie reakcja szpitala. My też postanowiliśmy, że napiszemy do nich po prostu pismo, do którego oni będą musieli odnieść na temat całej tej sytuacji związanej z pierwszym porodem, związanym z tą rozmową z położną, która wczoraj z nim rozmawiała. Zobaczymy też, jaka będzie po prostu reakcja na to wszystko. Ja też chciałam wam powiedzieć, że postanowiłam po prostu, że pod tym filmem nie będzie możliwości komentowania, ponieważ jestem wystarczająco też zdenerwowana tą sytuacją od wczoraj.
a właściwie odkąd Żanet mi odmówiła porodu. I nie chcę po prostu się denerwować i tego czytać. Wiem, że możecie mieć różne opinie, mogą być skrajne, natomiast jeżeli macie ochotę mieć coś pozytywnego albo podzielić się, nie wiem, swoją historią porodową, to napiszcie na Instagramie, natomiast jakieś tego, nie wiem, typu negatywne komentarze, wiadomości po prostu zostawcie dla siebie, z tym względu też, że jestem w ciąży, po prostu nie mam ochoty tego czytać. Także my idziemy po ten zwrot pieniędzy, po rozwiązanie umowy, natomiast to już będzie w kolejnym filmie, z tego też względu, że ten film już trochę trwa, trochę tam też płakałam, długo to trwało, jak oglądaliśmy z Kamilem to przed montażem, więc w kolejnym filmie się widzimy z dalszym etapem tej sprawy. Właściwie chciałem jeszcze powiedzieć, że w tym momencie no, nie wiemy, gdzie będziesz rodzić. Nie wiem. No. Napiszcie mi w sumie na Instagramie, możecie mi napisać jakieś polecenie, jeżeli chodzi o szpitale. Może być w całej Polsce. Albo na naszym. No, to jest dobry pomysł.